Ignaś się urodził przez cesarskie cięcie, ponieważ tam były problemy, tak, zanikało tętno. No ale jak dostałam Ignasia, no to byłam przeszczęśliwa, że jest ze mną, że no, te 3 dni będziemy w szpitalu, wyjdziemy do domu, no i będziemy sobie spokojnie żyć naszą czwóreczką. Spodziewałam się, że tak to nasze życie się zmieni całkowicie. U Ignasia zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenna. Jest to zanik mięśni całkowity. I tak naprawdę jedynym ratunkiem, żeby mu pomóc, to jest przejście terapii genowej. Jako mama nie wyobrażam sobie tego, co może się stać, jeżeli Ignaś tej terapii genowej nie dostanie. Padło rozpoznanie, jakby podejrzenie tej choroby, to praktycznie od razu przystąpiliśmy do działania. Chcieliśmy jak najszybciej ustalić, jakie są możliwości, z czym mamy do czynienia, co to jest za choroba, jakie są opcje. No, nie było to łatwe, bo przebrnięcie przez te treści i ciągła jakby wizja tego, co czeka w przyszłości osoby, które mają tą dystrofię mięśniową, no to jest straszna wizja, straszna perspektywa. Ale wiedzieliśmy, że musimy dobrnąć jak najszybciej do celu, znaleźć rozwiązania, wszystkie opcje, jakie są możliwe, i żeby wiedzieć, co robić dalej, jak je móc zrealizować dla naszego syna. Sprawdzałam go, jak on się rozwija. Chodziłam do fizjoterapeutów. Chodziłam do neurologów, do pediatry, na każdą wizytę byłam właśnie taka ostrożna, czy wszystko jest w porządku z Ignasiem. No i on się na początku prawidłowo rozwijał, ale też zauważyłam, tak jak miał około 3 lat, że jednak Ignaś troszeczkę jest bardziej powolny niż jego rówieśnicy. Ma problemy wchodzeniem po schodach, musi się trzymać poręczy, że chodzi takim krokiem dostawnym, nie chodzi naprzemiennie. To mnie martwiło, że z tyłu głowy było, że coś tutaj się dzieje. Nie sądziłam, że to będzie właśnie tak poważna choroba, dlatego postanowiłam to sprawdzić. Pediatra skierował do neurologa. No jak już byliśmy na tej wizycie, no to się nie spodobały łydki, że łydki są przerośnięte. No i potem było skierowanie do szpitala. W szpitalu były zrobione takie wstępne badania i już na podstawie tych wstępnych badań no było przypuszczenie, że to jest na 99% dystrofia mięśniowa Duchenna. Badania genetyczne niestety to potwierdziły. Na szczęście w tym całym nieszczęściu Ignaś się kwalifikuje do terapii genowej, więc zaczęliśmy właśnie poszukiwać, pisać do szpitali w Stanach, przedstawiać dokumentację, aby ktoś zajął się Ignasiem. Jest to niewyobrażalna suma dla nas, dla osób, które we dwójkę pracują, no ponieważ to jest około 15 milionów, tak? Podanie leku i pobyt w szpitalu, ale też tam jest jednak, no będziemy tam, więc trzeba to jeszcze wliczyć pobyt, czyli to wychodzi gdzieś około 16 milionów. To jest cena życia, chociaż tak naprawdę no Ignaś jest wart każdych pieniędzy.
prowadzimy zbiórkę poprzez Fundację Się Pomaga. Jest to najłatwiejsza droga właściwie, żeby nas wesprzeć. Można w prosty sposób zalogować się, wpisując Ratujmy Ignasia lub Ignaś Lis w internecie. Można wtedy przez tą stronę dokonać wpłat, również wpłat poprzez z taką tradycyjną metodą na konto. Jest tam podany numer konta. Celem wpłaty jest darowizna na terapię genową dla Ignasia. Prowadzimy też bloga ignaś.md, gdzie można zobaczyć, jak Ignaś sobie radzi, jak radzimy sobie my, jak te kolejne dni wyglądają u nas. Ta historia ich po prostu wzruszyła nas wszystkich do łez i postanowiłam, że pomożemy. Ja tu mam w fundacji niesamowity zespół pracowników i mocno się zaangażowaliśmy. Społeczność nasza się też zaangażowała i miasto, i tutaj starostwo, Fundacja Ekspert Kujawy bardzo nas wspiera, dodaje skrzydeł, więc naprawdę mamy siły do walki. Z całego serca wszystkim dziękujemy, no bo dzięki tym osobom to się dzieje. Wiemy, że sami we dwójkę nie dalibyśmy sobie tego rady. Też mamy ogromne wsparcie rodziny, ale też tych osób, które tak naprawdę dopiero teraz poznajemy i które się w to wszystko angażują. Jakie mam marzenie? Marzę, żebyśmy mogli żyć dalej wspólnie, tak jak żyliśmy. Dlaczego nie ja? Jest tak dużo osób na tym świecie, co takiego ja mam wyjątkowego, że to by mi miało nie spotkać. No tak naprawdę każdy dla mnie człowiek jest równy. Mam wiarę i ja wierzę, że Ignaś przejdzie tą terapię genową. Ja wierzę, że jest tyle ludzi na świecie, którzy będą chcieli nam pomóc i nam pomogą. Ja głęboko w to wierzę. Po sobie nie wyobrażam innego, że tak powiem, zakończenia.